Zaprosiłem dzisiaj do Pelplina prezesa Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, obszaru Gdańsk-Sopot-Gdynia, któremu prezesuje pan prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać o współpracy, o tym, jak przebiega współpraca pomiędzy obszarem metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia i Pelplinem, który jest jego członkiem, jak przebiegają współpraca i prace nad budżetem zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Myślę, że będzie to początek naszej kolejnego etapu współpracy, kiedy od etapu planów, prognoz przechodzimy do konkretnych inwestycji. Planujemy spotkać się z panem prezydentem na dwóch inwestycjach, które będą u nas ważnym elementem infrastruktury okołometropolitalnej, a więc stacji elektrotechnicznej, która jest budowana w Pelplinie, oraz planuję panu prezydentowi pokazać nasz projekt na węzeł integralny transportowy, który będzie zlokalizowany naprzeciwko dworca w Pelplinie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Pelplina. Dzisiaj przyjechałem na zaproszenie pana burmistrza Patryka Dębskiego. Pelplin od paru lat jest członkiem Stowarzyszenia Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia. Bardzo chciałem poznać bliżej wasze miasto. Jestem pod dużym wrażeniem Pelplina, cudownego miejsca niedaleko Gdańska. Jechałem tylko pół godziny dzisiaj rano ze Śródmieścia Gdańska. Mogłem też zapoznać się z występami dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum, poznać folklor kociewski, za co bardzo dziękuję i mam nadzieję, że te zespoły w przyszłym roku wystąpią w Gdańsku.